Polska mówi, Andrzej Dybowski, dzień dobry. Ze mną gość, pan doktor dietetyk Michał Mularczyk. Witam. Witam serdecznie. Panie doktorze, upały, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Bardzo ważna rzecz, na tego, kogo mamy w rodzinie. Bo większość z nas jest zdrowa, ale możemy mieć osobę taką jak kobietę w ciąży, generalnie zdrowa, ale w pewnym stanie, że tak powiem, odmiennym, który może upał, może nanieść, że tak powiem, swoje skutki negatywne i spowodować krzywdę. Bardzo małe dzieci, osoby chore na serce, bardzo ważne, bo to są osoby, które mogą dużo, że tak powiem, stracić w trakcie upałów. I po kolei, kobiety w ciąży. Sama ciąża jest jakby zjawiskiem, gdzie występuje, to się nazywa krążenie hiperkinetyczne. To znaczy, że to krążenie jest dużo mocniejsze niż u przeciętnej innej kobiety. Przepraszam, dużo ale szybsze. Czy to występuje już od początku ciąży? Powiedzmy, no, wzrasta wraz z trwaniem ciąży, im płód jest większy, tym, że tak powiem, to krążenie jest bardziej dynamiczne, bo musi zaopatrzyć kobietę oraz, że tak powiem, potomka, czyli ma małego, jak to niektórzy mówią, pasożyta, prawda? No bo tak, taką to funkcję spełnia w organizmie niestety, bo to jest efekt guza i zabiera kobiecie sporo składników odżywczych. W związku z tym serce musi bardzo mocno pracować. Jeżeli mamy upał, to w tej sytuacji każdy z nas odczuje, że nasze serce też bije szybko, prawda? Czujemy się, pocimy się wtedy. Serce musi doprowadzić sporą ilość wody i innych substratów, które wytworzą pot, pod naszą skórę i to krąży szybko, bardzo szybko. I tak mamy u zdrowego człowieka, a u kobiety w ciąży nakłada się na jej krążenie hipertyczne i jeszcze większe krążenie hiperkinetyczne związane z upałem. Czyli mamy krążenie superkinetyczne, hiperkinetyczne. W związku z tym warto wziąć pod uwagę tak, żeby kobieta, która jest w ciąży, przynajmniej już od 3-4 miesiąca, kiedy to krążenie jest rzeczywiście już jest istotne, żeby unikała wychodzenia, kiedy są upały. Że w tym momencie, jak zapowiadają, tak jak było niedawno i jeszcze niebawem będzie, żeby nie wychodzić z domu między godziną 11, powiedzmy, a 15-16, na pewno się nie opalać w tym momencie, bo to jest jeszcze inna rzecz, bo to grozi przegrzaniem. I tym szokiem termicznym. Natomiast sama bytność w takiej wysokiej temperaturze i jeszcze wyjście na przykład na spacer jest, no i to jest mało rozsądne. Lepiej pójść do lekarza i naprawdę wtedy się po prostu należy zwolnienie, bo to jest po prostu niebezpieczne. Ale w przydomowym, powiedzmy, ogródku, w cieniu, schładzamy się, zraszamy się wodą, czy to też? To jest ważne, że są teraz te spreje z wodą, gdzie w tym momencie rzeczywiście jest nam przyjemniej, a dwa, to wzmaga parowanie. Unikanie samego nasłonecznienia w cieniu, tak, najlepiej w przewiewnym miejscu. Albo po prostu w domu, jeżeli rzeczywiście skwar jest nie do zniesienia i wyjść na świeże powietrze dopiero wtedy, kiedy minie, albo tuż przed tym, jak wystąpi, czyli powiedzmy rano, prawda? Czyli to mam pierwszą grupę. Podobnie jest z małymi dziećmi. Małe dzieci mają delikatną, cienką skórę, nieodporną jeszcze na działanie promieni słonecznych, w związku z tym też rzeczywiście raczej unikamy w ogóle na słońce, powiedzmy, nie wystawiać, bo pamiętajmy jedną rzecz, że słońce i tak się odbije od przedmiotów, które są obok. Czy powiedzmy, nie wiem, od samochodu, od no, czegokolwiek. To światło się odbija. Także to dziecko i tak dostaje swoją dawkę, że tak powiem, promieniowania. Niestety nie jest to UVB, ale to może temat na inną rozmowę. Chodzi o krzywicę i o witaminę D3. Ale na pewno trzeba unikać upałów u dziecka, bo ma małą, jak to powiedzieć, ma zły stosunek między powierzchnią parowania a kubaturą, czyli szybko z takiego dziecka będzie parowała woda i możemy doprowadzić do odwodnienia. Szczególnie kiedy, powiedzmy, robimy jeszcze eksperymenty na dzieciach, znaczy mówię eksperymenty, oczywiście w cudzysłowie, czyli powiedzmy wprowadzamy nowe pokarmy i dziecko może zareagować biegunką, to wtedy może nastąpić bardzo szybkie, błyskawiczne odwodnienie i to jest naprawdę stan niebezpieczny, zagrażający życiu. Czyli dzieci małe, do roku raczej, powiedzmy, z dala od maksymalnego słońca. A jeśli przebywamy z tymi dziećmi nad zbiornikiem wodnym, czy to również jest dla nas zagrożeniem? Na zbiornikiem wodnym jest generalnie trochę chłodniej, tylko pamiętajmy o tym, że dużo osób sobie leży sobie na słoneczku i nagle, no to teraz idziemy do wody. I takie wejście do wody może być nagłe schłodzenie niebezpieczne. Pamiętajmy, że w tym momencie, jak się schładzamy, to trzeba wejść powolutku, od nóg najpierw zamoczyć, powiedzmy, same kostki, potem łydkę, udo i dopiero całą resztę. Osoby starsze.
Osoby starsze, osoby z nadciśnieniem czy chorobami serca, znowu występuje krążenie hiperkinetyczne, a osoby starsze mają słabsze serce. Osoby młodsze ze schorowanym sercem mają serce czy układ krążenia podobny, powiedzmy, do osób, powiedzmy, no, starszych. Troszkę to krążenie jest mniej wydolne. W związku z tym, jak to krążenie jest w równowadze, w stanie komfortu, powiedzmy temperatura 20 stopni, nic się nie dzieje, człowiek się nie denerwuje, to nawet osoba z ciężko chorym sercem jest w stanie sobie dobrze funkcjonować. Ale jeżeli na taką ledwo uzyskaną równowagę nałożymy zmiany, o których przed chwilą mówiliśmy, związane z krążeniem hiperkinetycznym, to może wywołać bardzo ciężkie zaburzenia rytmu serca do zgonu włącznie. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był doktor dietetyk pan Michał Mularczyk. Dziękuję.